Przedszkola Koniczynka. Witaj w naszych przedszkolach. Bezpieczeństwo, nauka i dobra zabawa naszych dzieci są dla nas najważniejsze. www.przedszkola-koniczynka.pl. Grupa DZT specjalizuje się w wykonywaniu inwestycji i remontów w ciepłownictwie, wodociągach i kanalizacji. Wykonujemy serwisy kotłowni oraz węzłów cieplnych. Budujemy kotłownie w zamian za długoletnie umowy sprzedaży energii cieplnej. Otwieramy wystawę wyjątkową dla naszego miasta Wałbrzycha. Wystawę grupy Kontrast, najstarszej grupy funkcjonującej, grupy artystycznej od 1995 roku. Od początku moderatorem tej grupy był Krzysiu Jędrzejec. Najpierw była to grupa malarzy, a w tej chwili jest to grupa interdyscyplinarna, czyli ceramików i rzeźbiarzy. Chciałabym bardzo poprosić pana prezydenta, pana Romana Szymameja, o otwarcie oficjalne, z tego powodu, że pan prezydent niezbyt jest zdrowy. Ja się świetnie czuję. Nie wiem, co mi ktoś chce mówić. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Jest mi ogromnie miło, pewnie tak jak i mojemu zastępcy, panu Zygmuntowi Nowaczykowi, jak i pewnie nam wszystkim, że mamy przyjemność gościć wszystkich Państwa i sami siebie, u siebie w domu, czyli w Wałbrzyskiej Galerii, biurze Wystaw Artystycznych. Czekaliśmy, choć nie jest to pierwsza wystawa w tym miejscu. Czekaliśmy wiele lat, aby wałbrzyscy twórcy, których myślę, żeby nie nastąpić na jakiś kruchy lód, ale pewnie piękną emanacją jest grupa Kontrast. Dobrze powiedziane? Chcę powiedzieć, że czekaliśmy, że grupa wałbrzyskich twórców, że wałbrzyscy twórcy poczują się w Wałbrzychu, że w biurze wystaw artystycznych jak u siebie. Niech się czują jak u siebie, bo to jest ich dom, ich miejsce, ich galeria, ich przestrzeń. Jan Pałka, rzeźbiarz. Gino Kiszczak, wiadomo. Wiadomo. Malarz. Zofia Szef. Ceramika. Wojtek Jogłowski, szkło, a teraz fotografia. Piotr Kudelko, malarz, zapraszam. Alfred Olupa, malarz. Krzysiu Jędrzejec, malarz. Stanisław Morszczyn, projektant. Porcela długie lata, dziesiątki lat, Krzysztofa, artysta cerami, wspaniały artysta malarz, co się nazywa. Paweł Jach wraz z pomocnikiem, który jest wspólnikiem, przepraszam, który jest tutaj bardzo dobry. Janusza Sakowicz, grafik, artysta, malarz. No, tutaj Basi Muchy Brodziński nie musimy przedstawić. Artysta, malarz. Również projektant, bardzo nagradzany, kartki do ceramiki. Alicja Gołacz, malarz. Już! Agnieszka Kundek, pan wywiad, grafik. Wyprojektant też. Kasia Fiołek-Szymala, artysta, rzeźbiarz, zemarki. Mamy Dominika Misiaka, malarz. Pozwólcie Państwo, że znalazłem na ręce pana prezydenta, pokazuję katalog wydany sumptem gminy Urzędu Miasta Wałbrzycha.
Grupa Contest istnieje od 1995 roku, najpierw jako artyści malarze, potem dokutowali rzeźbiarze, artyści szkła i ceramicy. W tej chwili liczy 15 osób i zawsze ostatnio zaprasza gościa. W tej edycji wystawy jest to Wojciech Jodłowski, artysta szkła i fotografik. Gorąco Państwa zapraszam, bo to jest prezentacja po prostu twórczości ostatniego okresu naszych wałbrzyskich twórców. Także gorąco zapraszam do obejrzenia tej wystawy na Słowackiego 26. Jestem oczarowany wieloma bardzo ciekawymi, bardzo interesującymi pracami, które do tej pory w jakimś sensie nie mogły być pokazywane. Z wielu powodów, ale najważniejszy jest ten, że nie mieliśmy tu przez kilka lat biuro wystaw artystycznych, które wielkim nakładem sił i środków reaktywowaliśmy. Przed kilkoma miesiącami udostępniliśmy twórcom i właśnie wałbrzyscy twórcy dzisiaj pokazują to, co mają, mają najlepsze z grupy Kontrast. To są bardzo ciekawe prace. Myślę, że wiele, wiele takich podobnych gdzieś zalega w przepastnych przestrzeniach pracowni. Będziemy je wszystkie ujawniać, będziemy je wszystkie przybliżać i mieszkańcom Wałbrzycha i wszystkim odwiedzającym. Naprawdę jasnym punktem na mapie kulturalnej i to nie od roku, dwóch, tylko od lat, że wspomnę tylko o teatrze dramatycznym, który jest kuźnią reżyserów, aktorów na poziomie nie tylko ogólnopolskim, ale na poziomie europejskim. Jest miejscem, gdzie się rodzą talenty menadżerskie i reżyserskie. Że wspomnę o Filharmonii Sudeckiej, która pod kierunkiem przez wiele lat pana profesora Józefa Wilkomirskiego jest ewenementem na skalę ogólnopolską. W mieście, które przeżywało tyle trudnych chwil, Filharmonia powstała, była, trwała i się rozwija. Teatr Lalki i Aktora, bardzo ceniony w Polsce. Wiele różnych imprez o takim charakterze jak dzisiejsze. Żywe środowisko malarzy, rzeźbiarzy, ceramików. Że wspomnę o takiej instytucji, jaką jest Zamek Książ, który sam w sobie jest kulturą w najwyższym tego słowa znaczeniu. A za chwilę będziemy mieli Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, który będzie zupełnie nową przestrzenią w takim wymiarze zarówno powiedziałbym edukacyjnym, ale również kultury na tym najwyższym poziomie, o czym wiem, bo tworzymy w zespole współpracowników profil tego projektu. Kultura wałbrzyska jest jasnym punktem naszego miasta od wielu lat.